Hejka! Dziś oprowadzimy Was po naszym instytucie, jak to wygląda z perspektywy pierwszaka. Okej, zacznijmy od tego dużego wejścia, które widać już z tramwaju, które zazwyczaj nie jest wejściem, mimo napisu wejście na drzwiach. Okej, tak lepiej nie róbcie. Prawdziwe wejście znajduje się z boku i prowadzą tu schody. Tu też jest portiernia, na której już się dzień dobry i pomogą Wam znaleźć zgubione rzeczy oraz tutaj dostaniecie kluczyk do szafy. Dzień dobry. Naszą przygodę zaczniemy na najwyższym piętrze. Tylko najpierw trzeba tam wejść. Na szczęście zazwyczaj chodzenia po schodach nie ma aż tak wiele i w razie czego jest winda. Tylko trzeba uważać na numerację pięter, ponieważ wygląda ona trochę inaczej w windzie. Uff, już prawie jesteśmy. Piętro 10 jest dość malutkie i tu znajdziemy kilka pokoi pracowników. Na 8 piętrze mamy bibliotekę, a koło niej stoi stolik z książkami. Mamy tutaj też wejście na tajne piętro. Spokojnie, nie jest tam tak strasznie. No czego nie rozumiesz? No to jest transcendentność. Elementy moich elementów są moimi elementami! To wracamy na piętro 7. Tutaj są salki seminaryjne i pokoje 700. Często się tutaj czeka na konsultacje lub szuka się sali, w której mogą się one odbyć. Piętro 6 najbardziej przypomina szkołę i tu odbywają się głównie ćwiczenia i zajęcia, na które nie potrzeba zbyt dużej sali, często także konsultacje. Super. Na piętrze 5 mamy jeden z sekretariatów i więcej pokoi prowadzących. Stąd trafiamy na poziom 400, gdzie się najwięcej dzieje. Ale to za chwilę. Na piętrze 3, oprócz pokoi prowadzących, znajduje się też ważne miejsce. Sekretariat, w którym na przykład zmienicie grupę lub uciekniecie z rozszerzenia. To też jest wejście nie będące wejściem. Na 2 piętrze znajduje się słynny budzik i tutoria. W tym też miejscu składa się dokumenty, aby rozpocząć studia. Można też się tędy dostać na zewnątrz lub do piwnicy, do pokoi na poziomie 100. Także można tutaj spotkać studentów w ich naturalnym środowisku, czyli oczywiście na hamakach. Okej, to wróćmy na poziom 400. Oprócz pracowni komputerowych znajdują się tu stoliki i automaty oraz WS i HS, dwie największe sale wykładowe. HS to najbardziej reprezentacyjna sala. Tu też zapewne traficie po immatrykulacji na spotkanie z m.in. opiekunem pierwszego roku. Zapewne spędzicie tu trochę czasu już na pierwszym roku, podczas wykładów, może i ćwiczeń, szczególnie podstawowych. Rozszerzenia częściej odbywają się w WS. Schodząc niżej mamy salę A, B i EM, a jeszcze niżej salę C. A tu łącznik, czyli przejście do dziekanatu i Instytutu Informatyki.